Witajcie dzieciaki w kolejnym odcinku Upato Śruby. W dzisiejszym odcinku będziemy omawiali, bez owijania w bawełnę jak to zwykle bywa, skutki ekologii i części, które kosztują za dużo, a tak naprawdę są całkowicie niepotrzebne w dzisiejszych autach. Także jeżeli was zaciekawiłem, to lecimy. No dobra, moje drogie dzieciaki, zaczniemy sobie dzisiaj od uszczelniacza wału korbowego. Od strony układu napędu pasowego. Kiedyś wystarczyło, aby wymienić zwykły uszczelniacz, który można było kupić za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych. W dzisiejszym świecie, niestety skonstruowanym na dojenie nas z pieniędzy jako użytkowników samochodów, taki uszczelniacz niestety trzeba wymieniać razem z tym kołnierzem, ponieważ konstruktor nie wymyślił, jak wymienić tą wargę w środku. Jest to tak pomyślane, żebyście nie musieli wydać około 40-50 zł, a takie skromne. To jest taka średnia cena takiego uszczelniacza, który tutaj widzicie. Nadaje się ten tylko i wyłącznie na śmietnik. Jak mogliście usłyszeć, właśnie tam trafi. Częstymi problemami, z którymi borykają się użytkownicy dzisiejszych samochodów z zapłonem samoczynnym, czyli tak zwanych diesli, są chłodniczki EGR-u, które macie na przykład zaprezentowane tutaj. To jest układ niskiego ciśnienia. Taka chłodniczka jest montowana na przykład w dwulitrowych TDI-kach po 15 roku. I zobaczcie, ten syf, który jest tutaj w środku, to jest czysta ekologia. Tak, to jest czysta ekologia. Właśnie w tym miejscu odkłada się... No nie. Ekologia. Wracając do naszego tematu, oprócz tego, że zaraz to rozrąbię siekierą. Ta chłodniczka i ten syf, który jest w środku, powoduje bardzo wiele problemów i bardzo dużo kosztów. Teoretycznie można to wypłukać, ale chemia raczej nie jest chętna, aby współpracować podczas płukania tego elementu, całej tej chłodniczki, a w momencie, kiedy tego nie zrobicie, wyskakuje wam błąd silnika. Na szczęście nie ogranicza wam mocy, ale może spowodować duże konsekwencje. Od zapchania się DPF-u po destrukcję silnika. Bo i takie przypadki też znam. Niestety wymiana tego jest bardzo uciążliwa i bardzo kosztowna, ponieważ to jest władowane pod turbosprężarką, między ścianą grodziową albo podłużnicą, w zależności od marki, w której jest to umiejscowione, i zajmuje bardzo dużo czasu. Dlatego potem dziwicie się, dlaczego na przykład wyczyszczenie takiego główienka kosztuje tak dużo pieniędzy. Bo miało być ekologicznie. I generalnie można było wąchać spaliny z tego jej chłodniczki, ale nie polecam. A z drugiej strony, bez tego auto też jeździ. Pomijając fakt, że jeżeli zapchałaby wam się tam ta chłodnica, to jeszcze przed nią w tym miejscu macie oto taką klapę, która nie dość, że też się zapycha, ale może zepsuć się elektronicznie i nie da się jej naprawić, bo jeszcze Polacy nie wymyślili do niej części zamiennych. A bez niej cały układ oczyszczania spalin niestety nie działa. Mój ulubiony silnik, i uważam, że jeden z lepszych w sumie ostatnimi czasy w grupie VAG, tylko do jego obsługi jest potrzebna duża ilość pieniędzy w portfelu.
ponieważ to jest baran, który łączy między sobą kolektory głowic. Ten motor występuje w Porsche i występuje w Audi 4.0 TDI. Zobaczcie, akurat ten element można jeszcze sobie spokojnie wyczyścić gdzieś na ultradźwiękach lub dłubiąc po prostu tą sadzę, która tutaj siedzi w dużych ilościach. Oczywiście zapala Wam się kontrolka, tak zwany check engine, i powoduje u Was wielką frustrację. Jeżeli chodzi o ten element, można go wyczyścić i w aucie przywrócić sprawność fabryki, ale tu i tu dochodzą jeszcze dwa kolektory ssące, które na końcu zakończone są klapami, które sterują dopływ powietrza do głowicy i bezpośrednio do cylindrów. Niestety, ja osobiście nie polecam czyszczenia takiego układu, ponieważ może się zaraz okazać, że po wyczyszczeniu silniczki i te klapy, które sterują tym kolektorem, zaraz będą do wymiany. Co niestety wiąże się z ponownymi kosztami, bo żeby wyczyścić te kolektory dolotowe, trzeba wyciągnąć jednostkę napędową. Oczywiście, jeżeli zaniedbacie temat wyczyszczenia tego barana i wymiany kolektorów dolotowych, a potrafi się nawet zacząć przy 70 tysiącach, jeżeli jeździcie po bułki, to niestety wiąże to kolejne koszty, czyli wtryskiwacze, dwa katalizatory, dwa DPF-y, bo większość tych silników jest wyposażona w podwójny układ recykulacji spalin, w dwie turbosprężarki, w tym elektryczną. Także nie będziecie narażeni na duże koszta. Chociaż z drugiej strony, jeżeli stać Was było na wydanie pół bani na taki samochód z takim motorem, to powinno Was być też stać na wydanie na przykład na 40 tysięcy na obsługę tego motoru po około 100 tysiącach kilometrów. To jest dużo? No nie, to jest raptem 1/5 wartości pojazdu. Także zastanówcie się, młodzi adepci sztuki z 4 zerami, czy faktycznie stać Was na utrzymanie takiego samochodu z właśnie takim motorem. No dobra, to przechodzimy, słuchajcie, do modułu pompy termostat, który tutaj ma swój własny, niepowtarzalny otwór rewizyjny, z którego pociekł płyn chłodzący. Powiem Wam, pierwszy raz rozbieram to. Jestem ciekaw, co jest w środku. Jest to też tak wymyślone, aby w jak najkrótszym czasie wasz silnik nabrał temperatury. Zobaczcie, serwo, jakiś mechanizm. No, przykręcony na 3 śrubki, ale jak się dowiadywałem, nie jest jeszcze dostępny w punktach sprzedaży jako osobna część i niestety trzeba cały ten element. Zobaczcie w ogóle, jak ten układ jest rozbudowany. Jeden wąż, drugi wąż, dosyć duży, czyli można by się było spodziewać, że służy on do dużego układu. Jakiś przelewik, jakieś mniejsze wężyki. Powiem Wam, ciekawa konstrukcja. Zaraz go postaram się rozpołowić. Uszczelka. No już taka twardawa. No to pewnie i tak by zaraz zaczęło ciec. No tym bardziej, że tutaj i tak już macie ślad, nie? Pierwsze. Sama uszczelka już jest tutaj lotem na Marsa. O kurde. Zobaczcie, jak to wszystko jest ładnie połączone. Widzicie? Jedna przesłonka i druga przesłonka. Czyli w takiej zwykłej pompie wody, która to puściła uszczelnieniem, macie kilka elementów, które mogą się zepsuć, co będzie powodowało i tak wymianę tego całego zespołu. I na przykład tutaj ta
przesłona, którą możecie zobaczyć, może się na przykład łamać ten plasticzek po dłuższym użytkowaniu, czyli o. Czyli z racji tego, że to jest Das Auto, to one się po prostu pękają od samego patrzenia. Wirnik. Co się może z wirnikiem stać? No może się na przykład to uwolnić z tej ośki i nie będzie przekazywał napędu tutaj z tego paska na wirniczek. Auto wam będzie też się dodatkowo grzało. No i możecie zobaczyć, że proste z pozoru elementy, które kiedyś były stosowane w samochodach o takiej samej nazwie, czyli alternator, napinacz, pompa wody, w dzisiejszych czasach są bardzo problematyczne i bardzo kosztowne. Taka głupia chłodniczka, w której grasuje AdBlue, gdzie to AdBlue wszyscy wyrzucają, bo zbiornik 7000. Chłodniczka 2, no może 1,5 teraz. Roboty na kilka tysięcy złotych, bo trzeba rozbobrować cały samochód. I tylko po to, żeby być ekologicznym. No to powiedzcie mi, jeżeli mamy być ekologiczni, to taka chłodnica powinna się zapchać po 60 tysiącach kilometrów, czy po 300 tysiącach? Pompa wody lub pompa moduł termostat, kiedy się powinna rozpaść? No zasadniczo nie powinna się rozpaść, no. A to się rozpada od samego patrzenia, no. Oprócz tego, że już ciekło tutaj z ośki, to jeszcze na łączeniu tutaj tego korpusu już tutaj gdzieś były ślady, o, tu w tym miejscu, ślady wycieków. I powiedzcie mi, czy to jest normalne? Czy to można nazwać ekologią, gdzie koncerny motoryzacyjne zbijają po prostu krocie na naszej naiwności tak naprawdę, no. Dlaczego moje 20-letnie auto nie psuje się? Ma puszczone 4 kable na krzyż, ma tak samo lampy, koła, silnik, skrzynie biegów. Co tam ma się popsuć? No tam się zrobi tylko światła, płyny, filtr kabiny. Także zastanówcie się, czy to jest ekologia. O, ciekawe skąd to wypadło. Kolejny element, który się może popsuć. Jakaś pateflonowa uszczelka. No dobra, dzieciaki. To ode mnie dzisiaj na tyle. Jeżeli wam się spodobało, dawajcie znać, czy łazić po złomach i szukać jakichś ciekawych elementów, które możemy sobie wspólnie razem rozebrać i omówić ich działanie. Tego się nie dowiecie w szkole, a na pewno nie od swojego mechanika, albo nie wszystkich mechaników. Albo przestaniecie się zastanawiać, dlaczego koszty napraw waszych usterek w waszych samochodach są czasami tak horrendalnie drogie. Także trzymajcie się, dzieciaki, i do następnego odcinka. Cześć!